Gołębie bez nóg, opowieść o niepokoju, wydawnictwo Port Arthur. Fragment powieści czyta autor. Część pierwsza. Mleczny Pałac. Rozdział drugi. Fabryczna 9. Dzień dobry! Zabrzmiało po raz kolejny w przestrzeni połyskującej naturalnym, rozbieganym we wszystkich kierunkach światłem. Pomieszczenie nie było zbyt wysokie, ale nieprzedzielone żadnymi przepierzeniami dawało wrażenie przestronnego. W rogu za ladą lekko uchylone drzwi prowadziły na zaplecze, a z zaplecza dobiegało wciąż tylko to nucenie. Męski głos i nikogo w zasięgu wzroku czekającego już dłuższy czas klienta. — Dzień dobry! — powtórzył stanowczo i z nieukrywaną irytacją. — Nic. Mężczyzna wrócił do drzwi głównych i pacnął dłonią w zaśniedziały dzwoneczek. Dziwił się sobie, że tak reaguje. W sumie mógłby spokojnie jeszcze poczekać. W sklepie w miarę przytulnie, a jemu od roku nigdzie się już nie spieszy. Żonę uprzedził, że rusza na dłuższy spacer po mieście. Wprawdzie na pierwszym skrzyżowaniu nieomal nie zahaczył go dyszlem wozu podpity węglarz Albert Zink, który próbował niezdarnie powozić parą zmęczonych, wychudzonych koni, nie spodziewał się jednak innych, gwałtowniejszych wydarzeń. — O, panie Albercie, a co pan? — zawołał do znajomego dostawcy czarnego złota, żwawo odskakując jednocześnie spod kół na chodnik. — Szanowanie panu, szanowanie, niechan! Woźnica uchylił wysłużony kaszkiet nazbyt wytwornym i przesadzonym gestem. — No, mało, mało! — Widzę, że pan pod dobrą datą, panie Albercie. A bo tak się stało, że same dobre nowiny na mnie spadły. To uczciłem. Koleżce mojemu wnuczka się narodziła, pan posłucha. Śliczna ponoć i zdrowa, a i mój syn wreszcie na palacza do fabryki się nadał. Przyjęli go. Zarobi na siebie. Tak właśnie lekcyj mi się. Dzisiaj węgiel po ludziach rozwozi. Radośnie w duszy, tak dobrze mi dzisiaj jest, jak mi... I pijane łzy, zmieszane z pyłem węglowym, polały mu się z oczu. Dobrze już, dobrze, odparł mężczyzna. Niech pan już rusza. Drogę pan tamuje. Pomyślności życzę. Każdemu może się tak przydarzyć. Skłonił się lekko woźnicy, a ten machnął lejcami, zdjął tak samo uprzejmie nakrycie głowy i pokolebał się rozklekotaną furą o podwyższonych burtach, do połowy zasypanych grudami dobrej jakości węgla. Mężczyzna uśmiechnął się do tego świeżutkiego wspomnienia i dalej razem z dzwoneczkiem wyczekiwał przy drzwiach sklepu. Z zaplecza wyszedł wreszcie właściciel, podstarzały miłośnik jednej melodii. — O, witam. Dzień dobry panu. Czym mogę służyć? Zaczął nieobrażony natrętnym podzwanianiem sprzed chwili. Zaszedłem tu tak, zamknięte było bardzo długo, a patrzę znowu sklep czynny, to... A i takie drzwi czerwone, to rzadkość jest, teraz zwłaszcza. Klient poczuł się nieco zawstydzony swoim niedawnym zniecierpliwieniem. Nie tylko drzwi, cała weranda. Tak już od jakiegoś czasu mamy otwarte. Po włamaniu, bo tu napad był, pan wie. Żona nie chciała otwierać, ale trzeba z czegoś żyć. Jak to mówią, samo się nie zarobi. Proszę oglądać, wybierać. Towar nowy, jakościowo, bez zarzutu. Sklepikarz był pogodny. Jego twarz zdradzała dodatkowo człowieka przyjaznego i ugodowego. Na taką sobie widać zasłużył. Miał zaokrąglony brzuch, wydatnie wypychający pasiastą kamizelkę, na którą właśnie zwolna nakładał wełnianą, zielonkawą marynarkę. Do tego nosił ciemne, prążkowane spodnie, sięgające prawie do kostek króciutkich nóg, w brązowych, podniszczonych, ciasno zasznurowanych pantoflach. W drzwiach znowu szyba. Przybysz spojrzał za siebie. Grube szkło. Pamiętam, jak wybita była. Klient był przeciwieństwem właściciela sklepu. Wysoki, chudy, zasuszony staruszek. Zdecydowany kiedyś w ruchach, dziś nieco osowiały i wolnie myślący. Sklepikarz żywo zainteresował się tym, zdawałoby się, nieznanym mu człowiekiem. Podtrzymał rozmowę mało wyszukaną refleksją. — No, w
Wcześniej takie rzeczy się nie zdarzały. Świat się zmienia, drogi panie. Wszystko gdzieś pędzi. Kto wie gdzie. Rok caluśki minął. Pan mnie nie pamięta, a ja raz tutaj byłem. Ożywił się klient. Twarz jakby znajoma. Właściciel przechylił głowę i uważniej spojrzał na mężczyznę wciąż stojącego przy drzwiach. Proszę, proszę dalej. Dzisiaj mały ruch. Nie tylko dzisiaj. Może pan spocznie? Wskazał stolik ze zdobieniami przy nogach i dwa skromne krzesełka z miękkimi siedziskami, tapicerowanymi grubym, pasiastym jak spodnie właściciela materiałem. Pan? Ja krawcem jestem. Zakład w domu przy ulicy Bricka prowadzę. Z żoną prowadzimy. Ja szyję, a żona... Tak. Razem prowadzimy. Dziękuję bardzo.